kochani, witajcie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mamy piątek, moja Natasia dzisiaj wolne ma, a w niedzielę karnawał tutaj jest. Pojedziemy wtedy do miasta w niedzielę, bo w poniedziałek jest u Natalki w szkole karnawał. Nacia już strój kupiony ma. W poniedziałek pokażemy, w co Natasia będzie przebrana. No. Jeszcze niespodzianka. No, tutaj już ta Natasia za chwilkę, za 10 czy 20, za 20 minut na urodzinki idzie, znaczy się na ten jumping, to tam na trampoliny jakieś. No, od mojej przyjaciółki. No, na trampoliny pójdzie, tu już tam prezencik przygotowany mam. Tutaj sobie już zamówiła. Bo ta mama przesłała każdemu z Amazonę listę z życzeniami, co by chcieli na urodziny i każdy tam mógł sobie wybrać. To jest nawet dobry pomysł, bo bynajmniej nie trzeba się zastanawiać, co można kupić, więc było ok. Mogę się doczekać. Natasia sobie poskacze, a ja cały tydzień powiem wam, chora jestem, tu mam tak suche wszystko. Te wargi tak popękane, czerwone, nos tak mnie boli, czerwone, masakra, nie? Cały tydzień chora jestem, pierwszy raz, żeby prawie tydzień mi gardło bolało. I a tutaj od Natasi różeczki na walentynki, to że na urodziny nie muszę jechać, bo by była wtedy lipka. No, nie chciałabym też nikogo tam pozarażać, a z tym taka obolała i w ogóle przeziębiona, to też nie za fajnie. No, a tu moja Natusia, ale już się nie mogę doczekać w niedzielę, jak pojedziemy na karnawał. Powiem wam, jeszcze tutaj na karnawale nie byłam nigdy, nie? Raz miałam kiedyś ochotę pojechać, ale coś nie wypaliło, tak? 2 lata czy 3 lata była ta korona. No, i teraz pierwszy raz pojedziemy, zobaczymy, jak to będzie w mieście. No, a w poniedziałek u Natasi w szkole. Nacia się już nie może doczekać, tak? Tak. No. Dobra, my się będziemy czekać. Która to jest godzina? Która to tam jest godzina? Mój tablet jest wyłączony. Aha. O, jeszcze 15 minut i wtedy Natasia będzie wychodziła. A tutaj bluza z Zary. Nawet fajna, tylko jakoś te rękawy krótsze się zrobiły. Przytyłam chyba. To już pojechała na urodziny mama z tą jej koleżanką. Przyjechały, tam jeszcze odebrały jeszcze jedną osobę. Tam jest tak duszno na dworzu, taka beznadziejna pogoda, masakra, nie? Mnie tak wszystko tutaj boli, nos wszystko boli mnie. Och, mam nadzieję, że Natusia będzie się dobrze bawiła. To tam trwa na tych trampolinach 90 minut. To jest imprezka na 90 minut, tam jedzenie, wszystko mają. Nawet fajne takie coś właśnie tam robię, nie? Skromne zakupy. Kupiłam jabłuszka 3, 2 banany. Wolę po trochę kupywać, wtedy się mi nie zmarnuje, bo jak za dużo kupuję, to wtedy jest lipka. Kupiłam te 2 jogurciki dla Natalki do szkoły. Te Natalka akurat uwielbia. Ziemniaki kupiłam. Tutaj na szybkiego sos bolognese, bo czasami po pracy to nie chce mi się nie wiadomo co kombinować i lubię czasami coś na szybkiego zjeść. Tu frytki, bo czasami Natusia chce frytki mieć. A ostatnio w ciągu 6 tygodni może raz zrobiłam tu frytki? No, może raz albo 2, nie wiem, ale chyba raz na pewno zrobiłam. 2 to nie jestem pewna. Tutaj kupiłam jogurcik naturalny. Mleczko, worki na śmieci, bo się już skończyły, mandarynki, powiem wam, że te akurat pyszne są, wczoraj nie byłam w sklepie, przedwczoraj kupowałam te mandarynki i prawie wszystkie zjedzone, takie pyszne są, tutaj takie na szybkiego naleśniki, tutaj feta, no tutaj paluszki rybne, te uwielbiamy z Natalką. No i Nacia jeszcze lubi te dino. Na szybko też jedzenie. Lubię kupić, jak czasami nie chce mi się właśnie kombinować, to czasami lubię coś na szybkiego zrobić. Tu orzechy, bo już się skończyły. No i makaron, bo już też się skończył. Musiałam dzisiaj robiłam na obiad też makaron z pulpetami.
bo ziemniaków nie było, to tego, ale był tylko makaron, te kokardki, co z tymi warzywami robię. Nie było innego, dlatego musiałam kupić tutaj ten zwykły. A powiem wam, że ostatnio ulubioną moją kolacją to są orzechy i mandarynki, nie? Biorę sobie 3 mandarynki i taką małą miseczkę tych orzeszków, nie? No tak, tak jakoś nie wiem. Ostatnio mam, że moja kolacja to są orzechy i mandarynki. Witajcie, kolejnego dnia. Dzisiaj mamy tą niedzielę. W mieście będzie o 12:40 u nas karnawał. Dlatego mówiłam Natasi, że dzisiaj pojedziemy na ten karnawał. Dobrze, że się ładna pogoda zrobiła, bo powiem wam, że jeszcze godzinę temu padało, było naprawdę brzydko, a teraz tak słoneczko wyszło, to się cieszę. Mam nadzieję, że to padać nie będzie, bo 2 lata tutaj karnawału nie było przez tą koronę. Teraz tylko czekam, aż pranie się skończy, powieszę tutaj i wtedy pojedziemy. No, ja dzisiaj z samego rana po 6 jeszcze wstałam, troszeczkę porobiłam swoich rzeczy. Natasia śniadanko już ma zjedzone, troszkę z niemieckiego się pouczyła, bo ma w środę ten będzie pracę pisała z niemieckiego. A tutaj moja Natasia, mały świrek. Jojojo. Dobra. To ja nie mogę doczekać. Co? Jesteś ciekawa, jak to będzie? Tak. No, ja powiem wam, że jeszcze nigdy tutaj nie byłam na tym karnawale. No, raz miałam pojechać, ale coś tam się stało i było ten odwołane. No, i potem przez 2 lata to właśnie, czy 3, 2 lata, 2 albo 3, już nie wiem, 2, w ogóle nie było przez to właśnie, co tutaj się działo. No i teraz będzie to, pojedziemy, zobaczymy. Mam tylko nadzieję, że padać nie będzie, bo by była lipa. Przyjechałyśmy, byłyśmy 4 godziny na tym karnawale. Ludzi pełno, powiem wam, na końcu tego karnawału tak brudno było, tyle butelek na podłodze, w ogóle tych słodyczy, tych papierków, tego wszystkiego, masakra. Ludzie już się tak pchali, jak te słodycze ten rzucali ci, tam z tych, no,
z tych pojazdów, jak były rzucane słodycze, niektórzy ludzie to tak się ten popychali jeden na drugiego, wyrywali z rąk. Masakra, ja mówię, Jezu, jakby słodycze nie mieli, nie? Masakra, ej. Ja już się cieszę, że ja już jestem w domu, koniec, jestem tak padnięta. Teraz pierwsze co, kąpiel weźmiemy, zjemy coś, bo ja już jestem tak głodna. Natalka pewnie też już jest głodna. I trochę słodyczy nam się nazbierało. Zobacz, ile tych tutaj. Co? To jest wszystko nasze rzeczy. Aha, tutaj. No to już tu pęknięte, to takie. No pęknięte to można. No trochę się słodyczy nazbierało, nie? Mogę jedno spróbować. Co? Mogę jedno spróbować. No możesz. Jakieś. Co to jest? Nie wiem, to jest cukier czy coś. Drops. Mhm. No jakieś tam. Zobacz, co tutaj. Dobra. Ja teraz idę się kąpać szybko, wtedy Natasi wleję ten wodę do kąpania, wstawię jedzonko, zjemy i odpoczywanie. Kawusia wtedy jakiś film sobie zarzucę i na dzisiaj koniec, bo jutro zaś ciężki dzień, z rana wcześno wstać, wcześno do pracy, jeszcze Natasię przygotować, potem też po pracy, znowuż do kolejnej na rozmowę kwalifikacyjną, więc taki troszeczkę jutrzejszy dzień będzie ciężki dla mnie. Ja wam teraz pokażę, jak ten tutaj cukierek smakuje. No te to tam. Te są nawet dobre, wiesz? Te malućkie. Kiedyś te malućkie jadą, kiedyś tam. One były dobre. Mi jabłkowe smakowały te malućkie i truskawkowe. Truskawkowe mi smakowały? Dobre czy nie? No jak cytrynowe. A te cytrynowe, ja? Mhm. Dobra, dobrze i o, to my wtedy tego już nie będziemy tutaj dłużej nawijały, bo to nie, no, nie ma czasu, trzeba się wykąpać, zjeść i koniec na dzisiaj. Dobrze, to my życzymy wtedy wam miłego dnia, no i do usłyszenia, do następnego, pa! Pa, różyczki dla was! A tu moja kruszynka dzisiaj w princeskę Elzę przebrana, właśnie lecimy teraz do szkoły i do roboty. Moja piękna princeska.